W piątek wieczorem wybuchł pożar w jednym z zapuszczonych budynków, znajdujących się w terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18. Pożar objął pusty budynek wagi, znajdujący się w pobliżu dawnej sortowni węgla kamiennego. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy jednostki Straży Pożarnej. Zanim udało się ugasić ogień, zniszczeniu uległo 15 metrów kwadratowych poszycia dachowego. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Trwa badanie przyczyn pożaru i szacowanie strat. Jak wynika z pierwszych ustaleń w pomieszczeniach nie znajdował się żaden cenny sprzęt. Obiekt nie był objęty programem rewitalizacji parku wielokulturowego Starej Kopalni. Dyrektor Starej Kopalni Mirosław Brożek nie chciał wypowiadać się przed kamerą.